Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić na bardzo ciekawe akcesorium do kamery Hero 9 firmy GoPro, a mianowicie jest to akcesorium, które nazywa się kamera Max Mode. Jest to pierwszy mode, jeżeli chodzi o obiektyw, do kamery GoPro i który umożliwia nam przede wszystkim zwiększenie pola widzenia do 155 stopni, stabilizację w 360, czyli praktycznie w całej osi. Dzięki temu jesteśmy w stanie używać też kamerę w pozycji pionowej, a wyświetlamy obraz i nagrywa nam się obraz w pozycji poziomej. Maksymalna rozdzielczość, jeżeli chodzi o Max Video, to jest 2.7K. To jest związane z rozmiarem sensorów i z rozdzielczością. Stabilizacja, jak powiedziałem, w 360 stopniach i jest wodoodporny do 5 metrów. Główne zastosowania to jest stabilizacja właśnie ujęć. Fantastyczne można rzeczy zrobić, ale też kapitalne efekty specjalne, jeżeli chodzi o obroty 360. Ja próbowałem kilku testów, robiłem też testy z samochodem i teraz zobaczcie, jak to wygląda. Akcesorium jest dość drogie, kosztuje $99, natomiast w programie GoPro mamy 30% zniżki, natomiast trzeba rezerwować to akcesorium, bo jest trudno dostępne. Nagrałem trochę przykładów, zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście do idealnego obrazu potrzebne jest bardzo dobre światło, teraz mamy jesień, także wygląda to tak, jak widać na przykład. Ciekawa opcja, pierwszy raz GoPro wprowadziło Max Mode i zbliżyło nas do kamery 360. To co warto podkreślić, że Hero 9 osiąga lepszą rozdzielczość od kamery Max 360, z tego względu, że 9 ma do dyspozycji 2.7K w pełnej stabilizacji 360, natomiast jeżeli chodzi o Max, ma jedynie 1080, czyli Full HD oferuje nam stabilizowane w 360 stopniach. Kapitalna sprawa, Horizon Lock mamy, czy Horizon Leveling. Możemy zablokować horyzont w całej rozciągłości i obracać kamerę dowoli i faktycznie stabilizuje nam bez problemu. Kapitalne akcesorium, warto się przyjrzeć i warto zarezerwować, szczególnie jeżeli mamy jakieś ciekawsze rzeczy do zrobienia i te przykłady można mnożyć. Wygląda to naprawdę dobrze. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!